Dziękuję bardzo, panie marszałek. Panie ministrze, pewnie trudno będzie panu odpowiadać na kwestie, które poruszał pana szef, ale w związku z jego nieobecnością pytania kierowane są do pana. Wiemy doskonale, że w Unii Europejskiej została przyjęta reforma traktatów. Parlament ją przegłosował, ten odchodzący została skierowana do Rady Unii Europejskiej. No, kwintesencją tej reformy jest stworzenie scentralizowanego superpaństwa pod światłym przywództwem niemiecko-francuskim, to nie ulega wątpliwości. A przecież, panie ministrze, Niemcy w ostatnich paru latach, a w konsekwencji także Unia Europejska, prowadziły dwie koszmarne, złe polityki. Pierwsza to zaopatrzenie w surowce rosyjskie, budowa czterech rur Nord Streamu, która tak naprawdę była przyczyną do wywołania wojny przez Rosję, bo skoro zostały zbudowane te rury, to Ukraina nie była już potrzebna jako kraj tranzytowy, można było ją zaatakować. I druga koszmarna polityka to polityka imigracyjna, a więc słynne Herzlich Willkommen, pani Angeli Merkel. Konsekwencje tej polityki Unia Europejska, także my ponosimy do tej pory. Skoro kraj, który prowadził tak dwie koszmarne, złe polityki, chce teraz być dalej przywódcą zmienionej Unii, to jest pytanie, dlaczego Polska ten plan popiera. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszam panią poseł Krystynę Skowrońską, Koalicja.